Nie no, idzie strasznie, nie? Zobacz chociaż, bo w życiu nie będziesz takim już dzieckiem. Ja nie, jeszcze będzie okazja. Nie będzie. Będzie. Nie będzie. Bo Łukasz go szybko wymieni. Nie? Mam nadzieję, że nie szybko. Będzie jeszcze okazja. Do Kalisza niedaleko. No, Łukasz nas zaprasza do Kalisza na zlot. No we wrześniu mamy spota, także... Może byśmy przyjechali, co? No. W sobotę. Nie? Napiszesz mi jeszcze kiedy. Oczywiście. Nie? Wiesz, zamiast na miejscówkę, to byśmy sobie pojechali na ten. No. Kuba może wziąć swojego Raptora? Będzie tam teren zamknięty do jazdy? No będzie. No. Nauczysz Kubę ten na kole? Oczywiście. No. To przyjedziemy. Damy radę. Ale jestem naprawdę pod wrażeniem. Jak ktoś taki nie jechał, to... No jak wsiadłem po mapie, to też był pod wrażeniem. Ale naprawdę dobrze... Tomek, mówię ci, no weź chociaż kawałek się przejedź. No weź kawałek. Nie? Dobra, to jak będę ten na garażu, to ci zapomnę. Nóżka jest niżej niż seria, także w tych butach będziesz miał ciężko od zmiany biegów. Zobacz sobie. Dam radę. Koło lusterka, koło lusterka. Ładnie to gada. Ja nie jeżdżę. Nie. Nie, no mówię ci. Ja nie jeżdżę nie w swoim stylu. Ale... Nie musisz szaleć, leciutko tylko pojedź. Tomek na koło. I zobaczysz. Dawaj, dalej, Tomek. O Jezu. Dawaj, ubieraj kask. Jedziesz. Namówiłem go. Dobrze namówić. I jeszcze tu masz te wycinanie, te wszystkie. A potem ja parę przylotów na kole zrobię. Dobra. Jest to włącz kamerkę. Majster i vloga kręć. Poczekaj. A, jest na luzie. Idzie piękna stycznia. Musi. To Łukasz, ty ponagrywaj, a ja ten, na koło dam moim. Czekaj, bo w sumie się wyłączyła. Nie, bo jak palcem na duży, to... Tomek, pierwszy raz z Raptorem takim mocnym. Ale lądy fajne. Posikaj się, zobaczysz. Będziesz miał mokre siedzisko. Nie no, Tomek już jeździ to. Żadnego wrażenia nie zrobi. A ciężko pewnie w tych butach z tą nóżką, nie? Nie, dobrze. A tak specjalnie zrobiłem. Dobrze. Mi to tam nie przeszkadza. Jakby była niżej, to może jeszcze. Ale wiesz, ja wsuwam pod ten. No masz tam przecież te paski, nie? No to jest luz. Jedzie. Ciekawe jakie jego wrażenia. Jeszcze jakby wleciał wałek z Stage 3 z Ameryki, to by było jeszcze lepiej. Tak? Jeszcze by tam... Jaki wałek mówisz? Stage 3. Aha. Kwestia tam 900, nie? Ale trzeba otworzyć górę. Zobaczymy.
Czyli koszta by były znowu. Uszczelki te klimaty, nie? Jedzie. Tam jadą potomka. No tam jadą potomka. Dał czadu. Dał czadu, co? Dał czadu. A nie chciał się golnąć. Ja, mi to kiedyś zawsze mówili, słuchaj Jaras, jak ktoś ci daje, to spróbuj, bo potem możesz nie mieć okazji i nie będziesz wiedział w ogóle. Nie, no myślę, że jeszcze was odwiedzę, nie? To będzie okazja. No. Ale już bym mógł przestać, nie? Nie, no nie pojeżdżę. Może kupi Raptora? Ale ma takie odejście, że się w głowie nie mieści. To wszystko robi mapa. O, ci powiem, piękna sprawa jest. Mapa, dolot. I wiesz, czy go z dołu, czy kurde, ten go odkręcać i tak samo wciska, nie? Nie pytam. Piękna sprawa, Raptorek. Naprawdę. Czuj tu pion. Piękny jest. Lepiej jeździ niż wygląda, chociaż wygląda bardzo pięknie. Nie jest źle, staram się. Ale mówię, lepiej jeździ. O Jezu, nie. Tu chyba we złota by musiał być, żeby był ten. Tak wyglądał jak jeździł. Piękny jest. I pięknie jeździ. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.